O nie. O! O nie. O nie. O nie. Uciekaj. Zajmij się tym tutaj, paracerem, proszę cię. Zostaw mnie. Zaatakuj paracera. Ale moje te dinozaury. Raptor. O kurka. Raptory moje. Poczekaj. O, ale się zestrachałem. Raptor nie żyje. Zabili kamiennego żywiołaka. O. A nie. Mój raptor zginął? Uciekaj! Uciekaj! Bo zginiesz. Ależ to było prawie śmierć. Witam, witam moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ark Scorched Earth. Słuchajcie moi kochani, jak przed chwilą widzieliście, wybrałem się Ankylo z obstawą dwóch... moich kochanych raptorków po metal. No i się kurczę pojawił ten skalny tytan, który zaczął rzucać kamieniami we mnie i w nich. Oczywiście oni zaatakowali, bo mają ustawiony atak w mój cel, czy tam neutralny chociażby. Neutralny. No. Mój raptor, jeden z raptorów zginął. O, dziękuję, co za pięknie się przywitał. No pięknie, brawo. No, także jeden raptor zginął. Na szczęście udało mi się cudem uratować drugiego i samego siebie. Świetnie. No dobra, moi drodzy. Trzeba w takim razie po metal lecieć. Ja już życie, moje zdrowie odnawiam powoli. Jak twoje zdrowie? Tu masz poziom, świetnie. Słuchaj, dam ci w życie, ale się boję trochę, że... Oj, pancerz mi tutaj zniszczył trochę. Dałbym ci w życie. Obrażenia masz dobre. Waga jest ok, speed jest dobry. Ja bym ci dał, pakował w życie, tylko się boję, że jak teraz dam ci życie, to ty mi umrzesz. Dam ci później w życie. Czy macie jedzenie? Pewnie macie, co? O, macie dużo tego jedzenia, daj mi to. Muszę w takim razie wymienić sobie ubranie na górę. Mam jakieś naręczniki? Nie mam. Trochę szkoda mi takiego gówna robić. No dobra, mogę to... Muszę to w takim razie naprawić. Wrzuć tam... Nie, zaraz. To nie, co ja robię? Mięsko takie powinienem mieć. To niech tam jest. Lecimy w dół. Tutaj damy to... To. Teraz, czy ja mogę sobie naprawić te... Co ja potrzebuję do tego? Skóry dwie. No to mam pełno tej skóry. Masz, napraw. Pyk, jest. Dobrze. Och, dobrze jest. Czy jakieś narkotyki mamy? Tylko jeden? Aha, no to musiałem... Muszę w takim razie ruszyć po majoberki. Kto tak najlepiej zbiera majoberki? Moloch? Nie wiem, który z nich lepiej zbiera, czy Paracer. Chodź, Paracerku. Tobie będzie... Twój będzie zaszczyt zbierania majoberek.
Nie mejoberek, narkoberek, wybaczcie. Ale kurde, moloch, czy tam się jakiś... Nie moloch, co ja mówię, tylko gigant jakiś tytanowy, tytan piaskowy, coś tam się pojawił. Bardzo mi się to nie podoba. Się wkurzyłem strasznie, przestraszyłem się bardzo. Ba, przestraszyłem się strasznie. Dobra. Masz dużo, masz tam trochę drewna, to ci się nie przyda, a mi się bardzo przyda. Daj mi to. Daj mi to. Daj mi to. Daj mi to. To. I to. I to. I to. I masz 6 poziomów. Masz trochę w życia. W to. To. Energię. Jeszcze raz w życie. Dziękuję bardzo. Świetnie. Tutaj dużo... Niektórych z tych zwierząt długo, 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 długo nie levelowałem, więc one... Dobrze. Ktoś mi tutaj podpowiadał, że ste. No to w takim razie ste. Dobrze. No i robimy sobie narkotyki. I lecimy. Dobra, narkotyki się robią. Otwórz klapę. Wejdź do góry. Chodź, ciemko moja, nowa. Ty dostaniesz w energię. Uniesiesz, mam nadzieję, mnie. Chciałbym metalu trochę, ale ona mnie nie uniesie zbytnio z tym metalem. No zobaczymy. Nie tym. Dobra, jestem przeciążony. Oczywiście muszę wywalić kamień. To mogę ubrać. Jak teraz przeciążony ciągle jestem, no to w takim razie na pewno mnie nie uniesie. To drewno miałem zostawić. Na razie zostaw ten metal. Jakiś raptorek biega sobie. Dziwne, że on nie zaatakował tego Paracera, jak wydawało mi się, że go zaatakuje, ale jednak go olał. Bardzo to dziwne. Dobra, lecimy po ten metal, który przed chwilą wywaliłem. Cóż, żeby lecieć teraz na lepsze zwierzęta, to musiałbym trochę popracować, w sensie takim, że znaleźć... Nie chcę kamienia. Znaleźć jakąś może lepszą ćmę, albo ewentualnie ją z nią polatać i ją udoskonalić, szukając Explorer Notes, prawda? Dobra, mam trochę chociaż tego... Mam trochę metalu, niedużo, ale coś tam jest. Podziel na pół. Rzuć tu. Drewno zaraz wrzucę też. Okej. Podziel na połowę. Dorzuć tutaj trochę drewna. I zapal. Dorzuć tutaj trochę drewna i zapal. Świetnie. No, i to może się robić. Teraz, kurczę, ten... Ach, ten raptor, on był całkiem spoko, no. Tam jest inna ciemka, tu jest paracer. No, trzeba by było coś pozwiedzać może, po jakiś tejm zrobić, kurczę, ale moloch, właściwie cały czas mówię ten moloch, cholera, przecież tutaj niedaleko są molochy.
Mogłem sobie by im jednego oswoić. Mięsa nie mam przy sobie oczywiście, czy jakiegoś, przecież jedno mam. Tu są hieny, których nienawidzę za to, co mi zrobiły. Tam nawet one atakują jakiegoś psa, jakiegoś wilka, czy szablozemnego tygrysa. Dużo metalu, tylko że ten taćma jest ona za dużo nie uniesie. Jakby może jakiegoś molocha sobie. To jest Terror Bird. Ona już ma. Ona już musi lądować. No właśnie, ona jest kiepściutka, ona już musi lądować. Dobra, sobie siupnę tu. Niech sobie staminę ona odnowi. Tam są Explorer Notes. Bierzemy je. Kurczę, nie wiedziałem, że tutaj jest. A może już je wziąłem przed tym, ale. Ale i tak tam lecimy. Może ich jeszcze nie wziąłem. Chyba raczej nie. Bo bym chyba pamiętał. Gdzie jest szkatułka? Bądź tu. Brawo, ty. Dobrze. No i mamy poziomek. Okej, no ciemko. Pokaż, co tam dostałaś. 9 poziomów. Pięknie. A nie po to... A no wagę, dobrze. Wagę, tak. I w energię, i w życie. Jeszcze jedno w życie. Jeszcze w energię. Jeszcze raz w wagę. 34. Pięknie. Ja też mam poziom, widzę. A sobie damy w prędkość ruchu. Będę mógł uciekać, biegać szybko. Sprintem robić. Nie no, chyba tak nie powinienem ładować prędkość ruchu. Chociaż to by było, to jest śmieszne, bo można naprawdę szybko tak zrobić prędkość ruchu taką wyrąbistą, że można biegać i uciekać przed z wszystkimi zwierzętami, jak będą cię atakować. Dobrze. Słuchajcie, co by tutaj dać? Życie. Może życie. Dobra, lecimy dalej. Poszukamy sobie może nowych Explorer Notes, może jakichś ciekawych zwierząt do oswojenia. No już się trochę oddalamy od domu. Także obawiam się, że może być problem później z powrotem w bezpiecznym. Wiecie co, ja tą górę okrążę. Ja tą górę okrążę. Ja już ją okrążałem. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest trochę bezpieczniej niż z tej strony góry. I być może tam bym oswoił jakieś sobie zwierzę i je w miarę postarał się doprowadzić bezpiecznie do domu. Jest dużo metalu. Oczywiście metal się przyda bardzo, bardzo mocno, ale spoko. Tutaj są te tygrysy szablozębne fajne. No musiałbym w góry polecieć. Jeszcze oswoić sobie ptaszka. Ale to bym musiał się do tego przygotować w takim stopniu, że zrobić musiałbym. I bym tam. Korci mnie bardzo, żeby polecieć i zrobić sobie jakąś lepszą. Jakąś budkę nawet tam i oswoić sobie. Tu są te kurcze stonogi, one są straszne. Tu mamy zwykłe zwierzątka. Szukamy coś fajnego do oswojenia. Co nie będzie daleko, bo widzicie, tutaj już jest mój dom tam. Musiał coś znaleźć tutaj fajnego, co bym mógł sobie od razu oswoić i przyprowadzić do domu. Jakiegoś właśnie. Coś, co jeszcze nie mam oczywiście, nie? Tylko może być problem. Tu jest świnia, którą mam już. Paracer, czy on jest duży trochę, ale ciężko będzie go oswoić. A on, jakby musiał niebezpieczne zwierzę jakieś. Jest piesek, jest piesek, ja mówię, jest ten moloch, ale to jest wilk.
Ale czekajcie, może udałoby się go jakoś. O kurczę, ten wilk. Czy on mnie zobaczy? Oczywiście, że tak. On by wszedł na ten kamień? Nie jestem pewien. Jakoś bym, ale on jest, tutaj za dużo ich jest. Chciałbym odprowadzić coś stąd. A ty mnie zaatakujesz, jak ja będę tak. No to chodź. A, strzelił skubaniec. No to chodź. A, jeszcze też ten tygrys na mnie leci. Jeszcze te. Dobra, wy się bijcie, a ja skorzystam. Nie wiem, czy mogę ją oswoić. Znaczy nie oswoić, ale rozwalić. Nie mam dzidy przy sobie żadnej. Może lepiej kill-offem właśnie. Gdzie jest moja ćma? Chodź tu. To było oczywiście głupie, nie? Co zrobiłem? Bo ten bat jest do dupy. Trzeba było kill-offem od razu walić. Ale to znaczy, że ja nie mam piki dobrej. Trzeba niestety tą pikę mieć. Batem próbowałem, co za idiota. Ale faktycznie trzeba pikę mieć. Dobra, moja. Masz życie jeszcze. Moja ciemka ma punkcik. To już spoczko. No i dobra, ten tutaj piesek Paracera nie atakuje. Tak samo jest ten drugi. Jak go tutaj sobie z... Momencik, no dobra. Postaramy się w ten sposób. Ups, co ja zrobiłem? Spadłem. No oczywiście, ale jestem kurczę. Naprawdę? Znowu śmierć? Ale ja jestem kiepski w tą grę. Ludzie. Taki bęcwał. Taki bęcwał. Że moja ciuma znowu zginie. Ach, bęcwał. No nic. Mam coś jeszcze? Nic nie mam. Mięso. Żeby oswoić, to wywal. To nie wiem tam. Chcesz wziąć to gówno, to możesz wziąć. Zamknij go. Tors. Głowa. Wywal to. Lecimy do raptorka. O ja no. Jest mi gorąco, świetnie. Mam nadzieję, raptorku, że ty mnie uratujesz. Masz poziom. Dostaniesz w życie. I lecimy. Lecimy. Przestań. Przestań. Au.
Tam raptory coś atakują. Holendra, ja spadłem, no. Nie wiem, czy one... Tam są aż dwa. Nie wiem, czy to zginąłem tak naprawdę. Gdzie to było? Czy tam wyżej, czy tu gdzieś niżej? Tam. Tamten to był poziom 8, nie? Muszę uważać, bo mnie może zaatakować. O, moja ciemka cały czas walczy. O, i mam ciało tutaj w ogóle moje. Naprawdę? Zjadłeś mnie? No wiesz, to co? Chodź, ty musisz uciekać. Raptor, chodź. Bezpiecznie, muszę cię do domu doprowadzić. A czekaj, przecież tam był. Poczekaj, przecież tam Moloch. Czy tam pustynny ktoś tam. Przecież ja miałem go oswoić. Gdzie on leży? Przecież tu leży. Dajesz mu mięso. Bo on chyba mięso je. O, i już prawie twój. No prawo. Zeskoczysz? Zobacz, jak to robię. Ała. Chodźcie. No, chociaż tego będę miał. Mam nadzieję, że nikt go mi nie zaatakuje. Chodźcie, do domu was zaprowadzę. Nie atakujcie niczego po drodze. Chyba, że was zaatakują. Tędy. Może być ciężko, mam nadzieję, że dacie radę. Ach, no i para. Mój Rapid. Mój Rapid. Ja muszę go nazwać Rapid, bo ja zawsze nazywam Raptora Rapid. I tym razem on nie chce mnie słuchać, jak ja go tak nie nazwę. Dobra, w miarę po płaskim trzeba iść. Niech wam jest. A dom jest tam. Moi drodzy, dom jest tam. Idziecie? Tam są raptory. Ała. Tu idziemy. One walczą. My musimy w tą stronę iść. On walczy z raptorem. O kurczę, dwa raptory mocne. Gdzie jest mój dom w ogóle? Tam chyba. O-o. Uciekajcie. Musimy ominąć te raptory. Ale tutaj też są. Dacie radę?
Dobrze, chodźcie, chodźcie. Świetnie sobie dajecie radę. Idziemy, idziemy. Tam jest domek. Musimy wejść pod górkę tutaj. Już widać domek. Jesteście? Ty się zablokowałeś. No chodź. Kolejne dwa raptory. Stać. Tędy. Żeby was nie zauważyły. Dobra, nie widziały was chyba. Idziecie? Dobrze jest. Uff, dobrze jest. Chodźcie. Bezpiecznie do bazy. Już was wpuszczam. Ty, chodź. Nie podążaj. Nie podążaj. Ups. I chodź ty. Dobra, jesteś? No to chodź. Tylko 16 poziom masz, no ale cóż. Jak zrobić, żeby te drzwi się nie zamykały? Poczekajcie. Switch to manual, ok. No chodź. Chodź. Co za pajac. Toż chodź. Moloch ciernisty, chodź. No w końcu, chodź, chodź, chodź. Ciesz się życiem. I... Switch to automatic, ekstra. No dobra, jest pięknie. I przestań podążać. Dobra, siodełko na Molocha trzeba zrobić. Jeszcze... Starczy. Okej. Gracz, dobrze to. Dłonie. To wywalić. To też tam nie trzeba. To mogę wywalić. To nie. To trzeba naprawić. Trochę z góry. Dobra. No dobra, dobra, dobra. To już się skończyło. Teraz tutaj szybciutko powkładamy to, co na razie nam niepotrzebne. Jak najbardziej tutaj to krzemień, nie tu. Tutaj sobie krzemień rzucimy. Proszę cię, ja bardzo. Tutaj to. Piasek też. O. I to. O, ktoś tam sobie zajadać smacznie. Brawo. Niech sobie zajadają. To też można tu wrzucić. To można też wrzucić. Bata już nie będę chyba używał, bo jest beznadziejny. Bata nie chce. Buciki sobie zaraz naprawimy. Do bucików potrzebuję troszeczkę tylko skóry. Także proszę cię, napraw sobie. Włókna jeszcze.
Napraw. I z powrotem to oddaj. Dobrze jest. Dobra. Skóra. Siodło na molocha. Siodło na molocha. Moloch. Ciernistego molocha. Proszę bardzo. Poznajemy. Drewno, glina, skóra, sztabkę metalu. To najprawdopodobniej w takim razie trzeba, można tutaj zrobić, skoro metal. Tak jest. Skóra jest. Sztabka metalu 35. Drewno, glina, włókno. Okej, okay, dużo rzeczy brakuje. Co ja wziąłem? Nasiona majoberek. Po co mi to? Dobrze, metal jest jakiś. Tam będzie potrzeba bardzo dużo tego metalu, więc to jest o wiele za mało. O wiele za mało. To słuchajcie, ja dzisiaj będę starał się szukać, latać tutaj w okolicy, zbierać metal i przygotować się na zrobienie siodła dla pana ciernistego molocha. Potrzebujemy więcej włókna, żaden problem. Chyba sickle zrobię. O właśnie. To jest broń jako prymitywna wręcz. Dystans, nie, moduł inne. Nie. Może to nie jest broń, tylko druga ręka. Broń, rzemiosło, rury, szklarnia. Magazyn, nawigacja, wiecie co? Czy można podgląd katalogów zrobić właśnie? Czy ja poznałem? Mam. Mogę to zrobić. Ile to, co potrzebuję? Dużo metalu, ale szybciej będę zbierał włókno. Ale nie wiem, czy to... Nie, może lepiej nie. Bardziej ważny metal jest. Metal, drewno jeszcze. Dobra. Teraz tak. Wy sobie tutaj stójcie, moi drodzy. Jest mi bardzo gorąco już. Ciemka. My lecimy po metal. Daje ci energię czy dźwiganie? Energię. Później będziemy się bawić w dźwiganie jeszcze dzisiaj. No chodź. Tutaj były jakieś metalowe. Kamienie. Dobra, ona nie pójdzie ze mną, jeżeli ja będę przeciążony. Więc kamienie wywal. Czy już mnie uradzisz? Pytanie. Uradzisz mnie. Słabo lecisz, ale uradzisz. Dobrze jest. No, powinienem pomnik drugi wystawić, nie, że zabił mnie ten. To był chyba szablozębny. Tak mi się wydaje. Czekaj, po co to? Otwórz ekwipunek, wiem, że można F. Metal. No przecież... Ja mam metal i co, nie chcesz przenieść w ten sposób? Podziel na połowę. Masz. I pracuj. Masz drewno gdzieś jeszcze? Smitey. 90. No to weź sobie 45 stąd. I rób to, czy do ciebie należy. Teraz ty. Pyk. Drewno. Wszystko. I rób, co do ciebie należy. Świetnie. Teraz lecimy po drewienko. Lecimy, czy idziemy? O, zaczyna się robić bardzo gorąco. To muszę znowu przeczekać, holender jasny. A jakbym tak szybko poleciał po drewienko gdzieś? Ale gdzie? Tam jest drzewo.
No, idę do domu. Wiem, że potrzebuję o wiele więcej drewna, ale na razie on dużo nie uniesie. A chociażby tyle. Masz poziom. Gratuluję. Dwa nawet. Życie. Obrażenia masz dobre. Dam ci jeszcze wywagę może, żebyś mógł mnie unieść. Dobrze jest. Ty też masz chyba, co? A ty masz też poziom. Pewnie, że tak. Pięknie, Moloch. Aż trzy. Ty masz wagę dobrą. Obrażenia bym ci dał. To i to. Świetnie. Teraz tak, drewienko, tak? Przerzućmy to drewienko. Znowu, niech tak jest. Potrzebuję pewnie o wiele więcej tego drewna. Momencik. Ile? 125. O ja pindole. Glina będzie. Za momencik. Glina będzie. Wytwórz 100. 125 drewna. Jest mi gorąco. Bardzo gorąco już teraz. Gdzie może być drewno? No tam są drewna, ale... Ja się będę przegrzewał. Dobra, to innym razem. Innym razem. Antek. Antek, czemu ty za mną chodzisz? Czemu ty za mną chodzisz? Masz punkcik i chciałbyś się go pozbyć. Rozumiem. Masz energię. No dobra. Moi drodzy. Moi kochani. Słuchajcie, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zobaczcie, mamy ciernistego Molocha. No udała się chociaż taka wyprawa, ale straciliśmy niestety jednego z raptorów życia. Ale mam jeszcze tego. Jest dobrze. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobał odcinek. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam do tego. Trzymajcie się ciepło. Dyskutujmy na Discordzie oraz w komentarzach. Pa, pa.